Elo, elo. Witam z mojej podłogi po raz kolejny w unboxingu, jak się można domyślić. No i dzisiaj takie rozpoczęcie trochę nietypowe, ponieważ takie dwie paczki są, a wszystko są właściwie trzy rzeczy. Dlaczego to pokazuję? Bo aż się zdziwiłem, bo wszystkie te rzeczy były zamawiane najtańszą przesyłką możliwą. I w tej oto paczce jest jedna rzecz od jednej osoby czy tam firmy. A w drugiej paczce są dwie rzeczy od innej firmy. No i w osobnych są przesyłkach, no ale te dwie od tej samej firmy, no to wiecie, w tej samej są przesyłce, no bo z tego samego miejsca szły. No ale w każdym razie to było zamawiane jednego dnia, wczoraj dokładnie, przed południem, a dzisiaj już jest u mnie. Także nie jestem w szoku ogólnie, że tak szybko to się tutaj pojawiło u mnie. No ale cóż, to tylko na plus. No dobrze, że do poniedziałku nie musiałem czekać, bo dzisiaj jest piątek, jak to nagrywam. Ale dzisiaj zajmiemy tylko tą oto przesyłką, tą małą. Ja ją sobie zaraz odpakuję i zobaczymy, co jest w środku. Przesyłka została już opakowana. Niestety, nożyczki do unboxingu nie były mi dzisiaj potrzebne. Hello, darkness, my old friend. Dobra, ale przejdźmy do konkretów. No to tutaj mamy myszę i jakieś gówno, ale to chyba nie dotyczy przesyłki. Dobra, jestem po krótkim cięciu. Tak, tam ta kartka, znaczy jakby dotyczy przesyłki, ale to jest faktura tylko tam. Także no, nic co by was interesowało. O, widzę tutaj taką wadę, że jest pudełko uszkodzone. No, ale na szczęście nie wpływa to raczej na produkt. No i co jest przedmiotem dzisiejszego unboxingu, się dopiero dowiadujecie. Myszka Esperanza MX201. Tak to właśnie wygląda. No i to jest myszka tania bardzo. Kosztowała kilkanaście złotych. No i ogólnie ja bym droższą kupił. Tylko że zaraz wam pokażę, dlaczego wybrałem właśnie tą. Pudełko się prezentuje mniej więcej tak. Tutaj mamy przód, tutaj z boku jakieś napisy różne, tutaj z tyłu są podpisane różne przyciski. Możecie sobie obejrzeć, co tu pisze. I właśnie się zdecydowałem na tą myszkę przez tutaj przycisk podwójnego kliknięcia, o czym zaraz wam opowiem. I ogólnie to nas oszukali tutaj, bo ta myszka jest na obrazku niebieska, a jest czerwona tak naprawdę. Tutaj macie kod QR. Nie wiem po co, ale możecie sobie skorzystać. No tutaj jakieś kolejne napisy. No. Ogólnie to jest według mnie opakowanie dosyć fajne, ponieważ widać myszkę tak od razu, bez otwierania pudełka. Ale my sobie otworzymy. Pudełko otwiera się dość łatwo, wystarczy tylko tutaj z góry otworzyć i można wysunąć środek. Myszka już wyszła tutaj. To co możemy odłożyć, tutaj tą folię też. W sumie zauważyłem dosyć dużą wadę. Myszka ta jest produkowana przez daltonistów. I o ile z zieloną myszką ten kabel współpracuje całkiem nieźle, bo ta myszka jest dostępna w co najmniej trzech kolorach, z tego się, co się orientuje. Czerwony, zielony i niebieski. Zielony nawet wygląda całkiem ładnie, ale już chciałem tak mieć do klawiatury dopasowane. No to mogłem wziąć w sumie zielony, bo widzę, że daltoniści jednak dają chyba do wszystkich kolorów myszek zielony kabel. Taki to minus już na pierwszy rzut oka. No, od tyłu myszka wygląda więcej tak. Widać, że jednak jest pod nią jakby kolor, co miał być tutaj, to jest jednak taki bardziej zielony. Powinna być ta myszka raczej zielona, nie czerwona, bo napisy też są tutaj zielone. No tutaj zrobimy sobie teraz test. No tak na pierwszy rzut ręki, że tak powiem, no nie jest zła budowa tej myszki, ale o tym powiem po krótkich testach. Czy tej myszki się dobrze używa. No także co tutaj mamy? Przycisk do zmiany DPI.
Myszka ta ma kilka wartości DPI do ustawienia. Nie jestem pewien, czy je można edytować, bo do tej myszki chyba można pobrać program, który nie jest konieczny, ale chyba można pobrać. No, więc nie wiem, czy to można zmienić, aczkolwiek niekoniecznie. No, a maksymalnie jest 2400 DPI. Tych niższych wartości już nie pamiętam, ale tam gdzieś na pewno znajdziecie, jakbyście chcieli poszukać. Tutaj mamy przycisk wstecz, no i do przodu. Nie wiem, jak to się profesjonalnie nazywa. Tutaj oczywiście scroll, cichy dosyć. No i przycisk scrollu też oczywiście standard. Tutaj prawy przycisk, lewy przycisk, pozdro. No i przycisk podwójnego kliknięcia. Się dosyć lekko wciska. No. Przycisk podwójnego kliknięcia, właśnie dlatego tą myszkę chciałem, bo ona ma ten przycisk podwójnego kliknięcia. Bo ja mam w tej chwili myszkę podwójnego, z przyciskiem podwójnego kliknięcia. Już ją widzieliście na pokazie stanowiska gamingowego, kto nie widział, to niech sobie zobaczy. No i ona ma przycisk podwójnego kliknięcia, no i on jest bardzo fajny i się do niego przyzwyczaiłem, więc nie chciałem mieć myszki bez tego przycisku. No i są owszem myszki gamingowe z takim przyciskiem, ale większość z nich ten przycisk ma tylko, że do potrójnego kliknięcia, żeby tam oddać na przykład 3 strzały w jakiejś strzelance. No, a ja chciałem 2 strzały, ponieważ ta opcja z tymi 3 strzałami nie wydaje mi się za bardzo przydatna, a akurat podwójne kliknięcie mi się przydaje często tak poza grami, chociaż w grach też. Także po to właśnie kupiłem tą myszkę. No a stwierdziłem, że jest ona na tyle tania, że nawet jak się zepsuje w dość krótkim czasie, to nie będzie jej aż tak szkoda. Dlatego się na nią zdecydowałem. Myszka jest jeszcze podświetlana. Dobra, ogólnie już jestem po testach tej myszki. No i sobie z niej korzystałem kilka godzin, grałem w różne gry. Neta sobie przeglądałem, YouTube'a głównie oglądałem. No i się z niej korzysta fajnie dosyć. Jeszcze sobie mapę edytowałem, no tam robiłem mapę tą swoją, wiecie. Tam też polecam obejrzeć mój filmik. Niedługo nowy będzie. I no i myszka ogólnie fajnie się jej używa. Dosyć wygodna jest. To też zależy pewnie od ręki, ale jak dla mnie to jest dosyć wygodna. Tylko co jest niewygodne, to ten przycisk podwójnego kliknięcia, bo on jest tak z boku. Lepsze rozwiązanie z umiejscowieniem tego przycisku jest w mojej starej myszce, zaraz wam to pokażę. Otóż w tej myszce przycisk podwójnego kliknięcia znajduje się tu, dzięki czemu jak sobie korzystamy z tej myszki, to możemy w każdej chwili tutaj sobie, o, palec lekko przesunąć, już jest podwójne kliknięcie. W tamtej myszce jest to gorzej, zaraz wam pokażę, ale to jest taki jedyny największy minus tej myszki, bo tak to się z niej dosyć fajnie korzysta. Zmiana DPI też działa fajnie. Ja sobie to takie jakby przedostatnie, nie to największe, tylko to trochę mniejsze używam raczej, przynajmniej na razie. No i taki jej jeszcze minus jest, jak dla mnie przynajmniej na początku był, jak się zaraz przestawiłem na tą myszkę z tej tutaj, co widzicie w tej chwili, to ona jest cięższa od niej. No nie jest to najcięższa myszka na pewno i też nie ma do niej żadnych ciężarków, co może być dla niektórych minusem, ale jak się przerzuciłem z takiej zwykłej myszki jak ta, która jest jeszcze lżejsza, to byłem przyzwyczajony, że czasami jak tak sobie szybko chciałem poprzesuwać kursor po ekranie czy tam w jakiejś grze, to podnosiłem myszkę, a tą raczej nie polecam, bo za ciężka jest. Także trzeba się przyzwyczaić do niepodnoszenia myszki, albo sobie na przykład ustawić na wysokie DPI i mało, mało nią jeździć. Także myślę, że tyle wam mogę powiedzieć o tej myszce, o jej wygodności, ale zauważyłem jedną wielką wadę i zaraz wam pokażę tą myszkę, zobaczycie dlaczego
jeszcze i nie pokazałem w tym jakby fragmencie tego filmu, ponieważ pamiętacie jak mówiłem, że ci co jakby tą myszkę produkują czy coś tam zaprojektowali, to są daltonistami, bo ten kabel zielony dali do czerwonej myszki, tak jakby sprzedawali tylko zielone, to nie był największy problem. Teraz zgaszę moje profesjonalne oświetlenie. Jesteście gotowi? 3, 2, 1. Czerwona myszka z zielonym podświetleniem. Polecam Kuko S155. Tak. Dobrze widzicie. Najmądrzejsi daltoniści na świecie to zaprojektowali. Czerwona myszka z zielonym podświetleniem. To znaczy, to się może podobać. Jak dla mnie nie jest to takie złe. I może nawet bym to przyjął. Jeszcze nie wiem, czy tą myszkę, konkretną sztukę będę odsyłał i może sobie zieloną kupię czy coś. Ale właśnie dlaczego mnie to tak, jakby no, jest to dla mnie takie mało do przyjęcia. Otóż dlatego, że jak wejdziemy sobie na Allegro, na tą akurat ofertę, co ja kupowałem, to na zdjęciu jest ta myszka czerwona. No i zobaczcie, podświetlenie ma czerwone, kabel ma czerwony. Tak, no i na przykład jak sobie weźmiecie tej myszkę zieloną, no to ona jest cała zielona, no. A moja to jest takie jakby połączenie, zielone podświetlenie, zielony kabel, czerwone tylko tutaj te elementy. No, jest jeszcze myszka niebieska dostępna, taka jak tam z tyłu była na pudełku. Ten oszukany obrazek, jak pamiętacie. To ona też jest cała niebieska, a ta jest cała czerwona. Także, no, niejako by zostałem oszukany. No nie wiem, może to jakaś nowa seria czy coś, no nie wiem. Więc właśnie wiecie, Elkawi też, skąd oni mieli to zdjęcie, czy faktycznie takie myszki istnieją, a ja dostałem jakąś kiepską sztukę, czy to jest po prostu przerobione jakimś programem graficznym, po prostu kolor zmieniony, zrobili zdjęcie zielone i zmienili po prostu kolor na czerwony. No sam bym coś takiego umiał zrobić, tylko może nie wyglądałoby to tak ładnie, no. Więc to też mnie ciekawi. Więc jeszcze zobaczę wam, napiszę, czy tą myszkę będę odsyłał, czy ją sobie zostawię jednak tak jak jest. Czy to się uda w ogóle zamienić, czy coś. No. Ale ogólnie ta myszka jest poza tym, że ją daltoniści robią, to jest dosyć dobra. Tak po jednym dniu użytkowania stwierdzam. Raczej mi się z niej lepiej korzysta niż z tej poprzedniej, co przed chwilą widzieliście. No, ogólnie to jakość, jak do ceny, to nie jest zła. No bo za 20 zł czego wymagać? No, dosyć wygodna. Tylko ten przycisk podwójnego kliknięcia mogliby dać trochę w innym miejscu. No i ja tej myszce tak dam ocenę 8 na 10. Przynajmniej na razie, bo słyszałem też opinię, że ona po kilku miesiącach już przestaje działać. Jakieś tam ściski przestają działać albo się zacinają. I ogólnie ogarnąłem temat na YouTubie, poglądałem filmiki, popytałem się tam ludzi i no i tam część ludzi pisała, że tam się psuje po kilku miesiącach, ale większość jednak mi odpisywała, że myszka im działa. Więc nie wiem, zobaczę jak będzie ze swoją, potem wam napiszę po kilku miesiącach, czy jeszcze żyje myszka. No, także myślę, że to by było już na tyle w tym odcinku. Do zobaczenia w kolejnym unboxingu, bo tam będzie coś jakby z myszką związane. Już sobie otworzymy kolejną paczkę. Także na razie wyczekujcie dwóch kolejnych unboxingów, bo tam w tej paczce są dwie rzeczy.